Dzień dobry, witamy Państwa na cotygodniowym programie Reasumując. Witam Państwa Marian Kowalski. Dzień dobry. I Marek Jakubiak, pozycja 8, Okręg Warszawski, Listy Prawa i Sprawiedliwości. No to tyle na temat reklamy, natomiast proszę Państwa, nasz dzisiejszy program reasumując, chcielibyśmy poruszyć parę wątków, które pojawiły się w ostatnim czasie. Powiem, że ja biorący udział aktywny w kampanii wyborczej coraz mniej rozumiem opozycję, naprawdę coraz mniej rozumiem, bo jakby nie zrobić, zawsze będzie źle. Jak paliwo za drogie, to ola Boga, dlaczego takie drogie? Jak za tanie, to problem, bo będzie droższe. I ciągle coś. Jak nie w lewo, to w prawo. Jak nie w prawo, to w lewo. Po prostu to jest tak rozchwiana krytyka, nie znająca żadnego umiaru. I to mnie trochę przeraża, dlatego że mówimy o Polsce, że to nie jest piaskownica. Tutaj nikomu tutaj wiaderka i grabek nie zabiera. Tu mówimy o poważnych sprawach. My mówimy o bezpieczeństwie Polski, a poprzez to bezpieczeństwie Europy, czego najlepszym dowodem jest to, że postawienie płotu zostało negatywnie zauważone przez Komisję Europejską, a Niemcy mają dalej pretensje, że nie uszczelniliśmy granicy ukraińskiej, słowackiej zapewne, węgierskiej, słoweńskiej i tak dalej, dalej, aż pewnie do wybrzeży Afryki. To pewnie Polacy są temu wszystkiemu winni i za chwilę Scholz zapewne poleci swoją retoryką, bo już zaczął, że cały problem imigracji zaczyna się w Polsce. Jeszcze trzeba, żeby powiedział, że zaczyna się i kończy się w Polsce, bo przecież to Polska wymyśliła, proszę Państwa, nielegalnych imigrantów w Europie. Przecież to Polska ich puszcza przez granicę. Przecież Polska nic nie robi na wschodniej granicy. No po prostu crazy. Ludzie szaleni. Ja zachodzę, Marian, w głowę, czy my z wariantami nie mamy do czynienia zwyczajnie? Czy to już jest tak, że tak tego Goebbelsa słuchali, że jak się powtórzy kłamstwo 1000 razy, staje się prawdą i oni po prostu w tym kierunku idą. Bardzo jest to przerażające. Natomiast odpowiedź nasza zapewne na posterunki niemieckie na granicy będzie taka, że po naszej stronie też powinny być posterunki, dlatego że po pierwsze cała masa Niemców przyjeżdża do nas robić zakupy, wytacza nam paliwo z Polski. Myślę, że tutaj jakaś obstrukcja powinna być zrobiona, dlatego że Niemcy do baków, do karnistrów, do Bóg wie czego sobie leją to paliwo i trzeba by powiedzieć wreszcie stop. No, możemy lać tylko do zbiorników samochodowych i tyle. Natomiast powinni przez posterunki graniczne przejść. I tak, proszę Państwa, na naszych oczach wydaje się, że kończy się pewien etap rozwoju europejskiego i jak zwykle wojnę wywołują w Europie Niemcy. Przypomnę, wojna 30-letnia, przypomnę wojnę z Francuzami 100-letnią, to z Brytyjczykami i Francuzami, przypomnę Państwu wojnę z Turkami, przecież to jakby nie było Wiedeń i Vaterlandy niemieckie walczyły przeciwko Turcji, a Polska im dupsko uratowała. No i potem mamy pierwszą wojnę, potem mamy drugą wojnę światową i za każdą tą wojną stoją Niemcy i ich radosna twórczość w ramach poszerzania swoich wpływów w Europie. Za każdym razem kończy się to milionami trupów, a Niemcy wracają do swoich granic. Więc myślę sobie, że w tym przypadku, mając pełną świadomość tego, że winni są Niemcy, powinniśmy prowadzić narrację, która powinna ludziom uzmysławiać sobie takie rzeczy, jak te, że Niemcy nigdy nie zapłacili Polsce żadnych reparacji za to, co tu wyczyniali, a powinni. Że to jest tak, proszę Państwa, że jak Hamowi się nie przyłoży, to będzie dalej błędy robił i tak dalej, będzie dalej bandytą. Więc myślę sobie, że po pierwsze musimy z Niemcami twardo grać, tym bardziej, że już nam grzebią w naszych relacjach polsko-ukraińskich i już tu ich jest pełno, już swoje, już widać jak Ukraina zmienia nastawienie, już ta niemiecka żółć zaczyna zalewać wschodnią Europę. Ja myślę, że jesteśmy w kłopocie, dużym kłopocie, bo jeszcze mamy do tego Tuska, pół Niemca, mamy całą narrację proniemiecką. Wczoraj, dzisiaj słyszałem, przepraszam, Gdulek z Krakowa, który mówi, że reparacje to nie jest jego bajka i to jest ostatnia rzecz, o którą on by się, raczej on budowałby relacje z Niemcami dobre. Czyli Tusk dawał miliard
w prezencie temu Putinowi, a ten da 3 biliony w prezencie Scholzowi. Po prostu do wariatów. No, takimi jesteśmy milionerami, że to Marian, po prostu ja to w życiu nie wiedziałem, że jestem obywatelem tak bogatego kraju, naprawdę. Co ty na to? No Marek, trzeba powiedzieć sobie jasno. Unia Europejska według tego pomysłu już zbankrutowała i to nie tylko finansowo, ale po prostu można powiedzieć ideologicznie oraz niewydolną strukturą się okazała. Bo dopóki było wszystko dobrze, było gdzie otwierać coraz to nowe markety, sprzedawać swoje towary niezbyt daleko, no to było dobrze. Ale jak się pojawił COVID, prawda, czy tak zwany kryzys uchodźczy, i to kryzys uchodźczy no, 10 lat temu, prawda, no to przyszło co do czego, to jakie mamy pomysły. Ratuj się kto może. Robimy wszystko na własną rękę. Przyszedł COVID, no to wprowadzono już wtedy przecież kontrolę na wewnętrznych granicach, wcale nie z powodu uchodźców, a COVID-u. Już było uszczelnianie granic, to stało się faktem. Tylko ludzie na to nie zwracali uwagi, bo woleli jednak siedzieć w domu, tak czy inaczej. Widać, że ta fala nachodźstwa jest tak kierowana, żeby uderzała w te państwa głównie, które mają, z którymi mają kłopoty wychowawcze Bruksela i Berlin. Kogo nie lubią, to dawaj tam wtedy na idzie szturm. No do Węgrzy to przeżywali 10 lat temu, to postawili płot, trochę pomogło. Wtedy Orban był najgorszy na świecie. No potem na nas skierowali tę dywersję, trzeba było postawić płot. To się okazuje, że płot wprawdzie jest, ale tu Polacy rzekomo tam 250 tysięcy wiz sprzedali na straganach w Afryce i Bóg wie gdzie i na Marsie. No a teraz pani Meloni się doigrała, bo zaczęła mówić, że jej się to zupełnie nie podoba. No to dawaj jej, natychmiast desant się poprawił, tych Murzynów i Arabów. I tak się okazuje, Niemcy finansują ten proceder, bo to już wykipiało. No i teraz tak, to towarzystwo podróżuje po Europie, robi co chce, jak to tam kilka tysięcy, prawda, na samą Lampeduzę tygodniowo tych ludzi przyjeżdża, no to wiadomo, że się ich nie upilnuje. Ja włączam TVN i tu taki mądrala opowiada, że Polska wydała wizy studenckie, prawda, i tu wjechali jacyś tam kilku tych studentów, no a nie studiują. No to ja rozumiem, że trzeba ich tam za nogę przywiązać, skoszarować, niech się uczą, no bo jak mieli studiować, a nie studiują, no to trzeba z nimi zrobić porządek. No ciekawe jak. Nie ja mówiłem o świecie bez granic, prawda? I to nie był nasz pomysł. I teraz tak, okazuje się, że to wcale nie są winne te organizacje pozarządowe, przemytnicy ludzi, ci Wagnerowcy w Afryce, którzy tam powiedzmy sobie mają duże zdolności organizacyjne przerzutu, prawda? To pewnie nie poszło na Ukrainie, to będą dalej robić handel ludźmi z Afryki. Ja uważam, że Chińczycy, którzy Afrykę skolonizowali, to też tutaj robią co mogą, żeby Europę zdestabilizować. No i no to Polska jest winna, bo to tam ileś tam rzekomych tych wiz i o tym się ciągle magluje. No i trzeba znaleźć winnego, bo Niemcy kontrolują granice z Polską i z Czechami. To ja się dziwię, że nie wiedziałem, że PiS rządzi w Czechach, że to i za czeską tą, prawda, granicę mamy jeszcze odpowiadać. Z drugiej strony tutaj tak nakręciła podobno słynna reżyserka film, który pokazuje, że Polska nie wpuszcza to źle, a z drugiej strony wy, ci, co oglądali ten film, to może Polska wpuszcza to źle, czyli tak oglądali... Bez zrozumienia, tak jak mówisz, że to zawsze na odwyrtkę. I ja powiem tak, Unia Europejska zbankrutowała. To się posypał projekt. Trzeba znaleźć winnego, bo nie można teraz winy zrzucić na Niemców, którzy knuli z Rosjanami i cała sprawa im się sfajdała w gacie, bo wiadomo, ten rozbiór Polski to był planowany, to od dawna mówiliśmy i to wcześniej niż jeszcze, prawda, te dokumenty zostały przedstawione publiczności, bo to nie można było innych wniosków wyciągnąć jak tylko to. Tylko to wiadomo, że się Ukraińcy się raz, że się Ukraińcy postawili, a dwa, że Polacy zagłosowali na PiS i ten spisek rusko-niemiecki się sfajdał parę lat temu. Teraz już głupio z Putinem wrócić do normalnych działań, to już wszyscy się pogubili, prawda, i w Unii Europejskiej i wszędzie, bo takiego biegu wydarzeń nikt nie przewidział. No i trzeba znaleźć winnego. Kto będzie winien? Polska i te rzekome wizy.
krzywdy. No a już powiem szczerze, w zeszłym tygodniu obserwowałem takie wydarzenie wyborcze. W jednej miejscowości tu pod Dublinem przyjechał znany polityk z rządu, no a największa partia opozycji wystawia swoją pikietę niedaleko i stali z takim gigantycznym transparentem PiS równa się drożyzna, a stanęli pod stacją benzynową Orlenu, gdzie by już olej napędowy kosztował poniżej 6 zł. I tam ci ludzie wchodzą, szli, mijali i tam, weźcie się obejrzyjcie. No to teraz rzeczywiście wyciągnęli wnioski, zobaczyli, że wyszli na kretyna, no to teraz nadają, że skandal, bo benzyna jest za tania i co? I Niemcy wykupują, tak jak mówisz, Niemcy wykupują polską tanią benzynę i winien jest przebrzydły PiS, czyli nie wiem, czy jest drożyzna, czy tanizna, kto jest winien tej wędrówki ludów, bo się okazuje, to Kaczyński jest winien wędrówki ludów, bo postawił płot, a po to postawił płot, żeby można było postawić stragany w Afryce i tam opędzlować się za grube pieniądze. Ja tylko, wiesz, Marek, powiem ci jedną rzecz. Uważam, że rzeczywiście kamyczek do rządu wrzucę, ponieważ jak było wiadomo, że już wczesną wiosną tam tych handlarzy, prawda, wizami za dupę wzięli, prawda, władze, służby, to trzeba było natychmiast to ogłosić, że został wykryty handel i tak dalej. A nie dopiero jak został zdymisjonowany pan Wawrzyk i się okazało, że nie wiadomo za co. No to te łajdusy, prawda, zaczęli pytać za co. No to jak się wiedzieli za co, to dotarli do tego, że tam już ktoś siedzi od wiosny. I tutaj polityka informacyjna rządu zawiodła. Jak się kogoś bierze za tyłek, prawda, no to trzeba od razu to opowiedzieć, kto to, co to, a nie trzymać w tajemnicy, bo ktoś tę tajemnicę tak czy siak wydłubie. No to ja tak to widzę, że tutaj się posypała Unia Europejska i trzeba znaleźć winnych, no bo Niemcy, prawda, kontrolują, prawda, busy na swojej granicy z Polską i Czechami, no to winna jest Polska. Ja mówię, no to dobra, to my też, i taka jest groźba, że zostaniemy wyrzuceni ze strefy Schengen. To ja mówię tak, no to Niemcy nie będą przyjeżdżać i wykupywać nam tej taniej benzyny, no to dla nas chyba lepiej w tej sytuacji. No jak oni jeszcze, Niemcy przyjeżdżają do Polski, do niemieckiego Lidla kupować towary, bo też podobno tu taniej, no to ja mówię, świat zwariował i to nie jest tak, że on zwariował sam z siebie, tylko patentowane tumany, które nigdy w życiu nie pracowały, dorwali się do rządzenia wielkim projektem politycznym, bo jakby rządzili swoimi małymi państewkami, małymi, prawda, swoimi landami niemieckimi, swoją Francją, swoją Hiszpanią, no to by im się sfajdało szybciej, a że zaczęli robić ten kołchoz taki, prawda, ogólnoeuropejski, no to trochę dłużej trwała ten upadek, bo jak wiadomo, że w większej grupie to się to, w większym pomieszczeniu jak ktoś się zesmrodzi, to dłużej, prawda, to tolerują i to tak zafajdali tą Europę, te nieroby, tumany, skrajni zdelegizowani durnie, narobili tego kupska, teraz to się okazuje, że nie można tam wytrzymać, prawda? No to kto jest winien? Nie oni, tylko Polska, która w tej Unii jest relatywnie najkrócej, prawda? Najmniej miała do gadania, nigdy Polacy, powiem szczerze, tam nie byli, nie mieli wielkiego wpływu na to, co się dzieje, bo Tuska nie możemy uważać jako reprezentanta nie tylko nawet interesów narodowych, ale sprawnego menadżera europejskiego, no to my jesteśmy winni. Ja się przyznaję do tego, że, bo nigdy nie byłem entuzjastą tego projektu, cieszę się, że upadł Związek Radziecki, prawda, i zawsze chciałem, żeby tak się stało, byłem zaskoczony trochę, że aż tak szybko, to dobrze się stało i powiem szczerze, nie będę płakał po Unii Europejskiej, bo to takie same nieroby i durnie jak Związek Radziecki klecili i to musiało zbankrutować, to tak samo robili ci sami durnie komuniści, lewacy, nieroby, lenie, fanatycy ideologiczni sklecili Unię, no która też po prostu raz, że nie ma forsy, dwa, że nie ma pomysłu, a trzy, że jedyną jej ideą było tak w gruncie rzeczy spełnić ambicje paru cwaniaków, którym źle szło na rynku krajowym robienie kariery, to jak byli, jak ja mówię, dać durniowi ogródek taki mały i nie potrafi tych sadzonek pomidorów wypielęgnować, żeby były pomidory, prawda, był głupi i nie znał się na tym, no to mu dali od razu cały PGR. No to też musiał zbankrutować, tylko że później. Ja powiem tak, że oczywiście na samym początku swojej wypowiedzi mówiłeś o tych relacjach polsko-niemieckich. Mi się wydaje,
że te relacje uległy diametralnej zmianie, dlatego że Niemcy sobie wprost zdali sprawę i takie badania są na ten temat, że Tusk nie wygra wyborów. Że Niemcy stracili już szansę w ogóle na odbicie Polski z rąk prawicy, czyli patriotów. No oni cały czas liczyli na to i takie zadanie Tusk dostał, odbić Polskę z rąk patriotów i ją zniemczyć. Ale to nie tak w ten sposób jak w II wojnie światowej, tylko po prostu myślę sobie, że to był bardziej subtelny plan, polegający na tym, że język niemiecki do wszystkich szkół byłby wprowadzany. Ja myślę sobie, że pozostałe niesprzedane spółki Skarbu Państwa byłyby opylone w ciągu dosłownie pierwszych 5 miesięcy za wszystko jedno jakie pieniądze. Byłyby sprzedane i koniec, dlatego że to te spółki, takie jak Orlen między innymi, spowodowały, że Polska zaczęła się odbijać od średniego pułapki średniego rozwoju, bo ta pułapka średniego rozwoju z punktu widzenia ekonomicznego jest bardzo trudna do pokonania i trwa dziesiątki lat, a Polsce się to udało w ciągu 4 lat i to powiem wam, że Niemcy przerażeni byli tym faktem, bo żaden ekonomista funta kłaków by nie postawił na to, że w ciągu 4 lat można z tak gigantycznej pułapki średniego rozwoju wypaść. Ta pułapka polega między innymi na tym, że zarabiacie tyle po prostu, żeby przeżyć, żeby nie zdechnąć. I to chodzi o to, o tą pułapkę, że nie mamy średniej klasy, że nie ma na tyle energii, na tyle kapitału odłożonego, żeby móc wyjść z tego najniższego pułapu życia egzystencjalnego. Czyli pułapka średniego rozwoju to jest pułapka, gdzie w średni rozwój się nigdy nie wejdzie. Czyli nie będzie klasy średniej, tylko będzie klasa najniższa. I bardzo ciężko tej najniższej klasie ekonomicznie wyskoczyć do wyższych pułapów, bo nie ma kapitału po prostu zwyczajnie, nie jest w stanie go wygenerować. A Polsce się to udało, więc tutaj jest przerażenie. Natomiast i myślę sobie, że to aroganckie podejście Niemiec jest też jakby zwiastunem tego, co się będzie działo po wyborach. Jak Zjednoczona Prawica wygra, a wygra, to Niemcy staną się arogantami, dlatego że oni mają, my ciągle zapominamy o tym, Marian, ale oni mają reparacje do zapłacenia. W sumie Tusk przyjechał, bo to są 3 biliony, to nie są jakieś pieniądze. To jest po prostu, to jest coś, nie, to są pieniądze, które są 10-krotnością budżetu narodowego naszego na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj Niemcy grają bardzo wysoko, dlatego że, proszę Państwa, jeżeli Ukraina sfederalizuje się z Polską na zasadzie jakiejś umowy gospodarczo-handlowej, będziemy wymieniać sobie studentów, będziemy zakłady u siebie budować, będziemy współdziałać i tak dalej, i tak dalej. Hrywna będzie wymienialna w Polsce, złoty polski będzie wymienialny na Ukrainie. Jeżeli doszłoby do takiego porozumienia, to Niemcy są naprawdę w czarnej, że tak powiem, no wiecie gdzie. Dlatego, że my im potężny rynek zabieramy i my zaczynamy mieć kapitał, a więc ten kapitał możemy reinwestować równie dobrze na Ukrainie i tyle. Dlatego zaczęli od zbrojeń. Taka firma Rheinmetall, ona produkowała lufy dla Tygrysów, dla Panther, dla Panzerwagen i tak dalej, i tak dalej. W czasie II wojny światowej nauczyli się robić lufy i robią je do dziś. I słuchajcie, ta firma Rheinmetall zakłada teraz nowoczesną fabrykę broni i uzbrojenia na Ukrainie razem z ukraińskimi partnerami. Zakładają taką spółkę joint venture, nie? I budują potężne zakłady przemysłowe, chcą wyprzedzić Polaków i inwestycje koreańskie w Polsce. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Ukraina będzie jakimś tam rynkiem zbytu, choć bardzo biednym. Ja tutaj Ukrainę doceniam bardzo tylko z jednego punktu widzenia, że ona ma bardzo dużo minerałów w ziemi niewykopanych jeszcze i to proszę Państwa od ropy poprzez gaz, poprzez minerały stałe, a więc mają i złoto, i mają uran, mają różnego rodzaju pierwiastki, których już na świecie nie ma. Więc Ukraina jest bardzo wartościowa, mówi się o bilionach euro w ziemi. Kto się do tego dorwie, ten będzie bogaty. Stąd niemiecka obecność i stąd już grzebanie w tym, w naszych relacjach. Co do wiz, Marian, no cóż. Polska wydała, bez względu na to, czy lewe, czy nie, bo ja rozumiem, że rozumowanie idzie w tym kierunku, że część wiz została sprzedana, że ktoś gdzieś, jakieś łapówki i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nawet gdyby założyć, że
jedna trzecia tych wiz nawet jest wydana na lewo, to my wydaliśmy tych wiz jako Polska 72 tysiące. 72 tysiące wiz wydała Rzeczpospolita Polska. W tym samym czasie tych wiz, przepraszam, czy się, nie, dobrze mówię, Niemcy wydają 800 tysięcy w tym samym czasie, Hiszpanie 700 tysięcy, Francuzi 900 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu pierdółka. To są tylko powody do czepiania się absolutnego. Poza tym, jak się posłucha, bardzo mi się podoba ten program, jak oni kłamią, bo tam wyciągają takie różne rzeczy. Siedzi czterech murzynów, proszę państwa, przed honorowym konsulatem, który nie ma uprawnień do wydawania wiz w ogóle. I oni mówią, że oni gdzieś kupili jakieś fałszywe pozwolenia na pracę, a wygląda to tak, że gdybym ja chciał takich pracowników, to ja składam do ministerstwa takie podanie, w którym muszę spełnić ileś tam 10 warunków i zapotrzebowanie na takich pracowników składam w jakimś kraju, jednym, drugim, trzecim i oni dostają tak zwane glejty, że oni mają pracę w Polsce i ja im mieszkanie zapewniam i tak dalej jako pracodawca, biorę to na siebie. Okazuje się, że to jest fałszywe. I teraz oni idą z tymi pozwoleniami, że tak powiem, ktoś załatwiał tych pracowników, idą do jakiejś tam ambasady, do jakiegoś konsulatu, a oni to sprawdzają, a to jest fałszywe. Więc nie dostają wiz. To oni teraz do Rzeczpospolitej mają pretensje, że jakiś oszust na fałszywe papiery ich oszukał i oni żądają teraz od Polski, a jazda! A iść do swojej własnej policji, iść do własnej prokuratury, ścigać własnych fałszerzy i tyle gadania. No co tu Polska ma z tym wspólnego? A oni dmuchają, że to jest nasza afera. To nie jest nasza afera. Ja bym już nie chciał naprawdę afer szukać, bo pierwsze, co mi na myśl, najnowsza afera, nie wiem, czy słyszałeś, Marian, że dwa miesiące, niecałe dwa miesiące po tym, jak Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, został zatrudniony w Orlenie, jeszcze Orlenie oczywiście tamtym, czyli PO-owym Orlenie, Joszka Fischer na rok czasu. 890 tysięcy wziął uposażenia, rozumiesz? Minister spraw zagranicznych Niemiec, no, za Schroedera. Wicekanclerz. I on w Orlenie był zatrudniony. Dasz wiarę? I teraz pytanie brzmi, czy to było podziękowanie? Co to było w ogóle? Co to było w ogóle? Doradca Orlenu? Co to było? Za co te pieniądze? To nic dziwnego, że zwróć uwagę, że koleżanka Joszki Fischera, szefowa OBWE Helga Schmidt, nie chciała zawiesić Rosji w OBWE i obserwatorzy z OBWE przyjadą obserwować nasze wybory. To tak to wszystko działa. Jeden klub towarzyski, bo wiadomo, tak. Sam Joszka Fischer zostaje prezesem czy doradcą budowy, słuchaj, rurociągu przez Morze Kaspijskie do Europy. Z jednej strony Schroeder, z drugiej strony Joszka Fischer. No to teraz popatrz, co naokoło nas się działo. I w środku tego bajzlu, tego śmierdziela siedzi Tusk. I on teraz przyjeżdża do Polski i on nas moralności uczy. A przepraszam, kto prezydentowi sznura życzył? Tak. Kto pytał się? A kto furii dostawał, jak myśli o PiSie? A jak to mówi, że pięści zaciśniętej trzeba iść i walczyć o rząd w Polsce? Kto tak robił? Kto mówił tak? No, tylko jeden autor. Natomiast warto by było o tym mówić i trzeba chyba o tym mówić, bo ludzie bardzo szybko zapominają. No. Ale z tym Joszka Fischerem powiem ci, że... Aha, co ważne jeszcze, zapomniałem ci powiedzieć. Wiesz, dlaczego o tym się nie mówi? Bo umowę utajnił na 10 lat. Aha, to taka sprawa, czyli interesy taka można sprawa. Robić. Dyskrecja jest potrzebna w takich interesach. Tak. Bo słuchaj, czas nam się kończy, ale ja chciałem, bo tak już kolejny tydzień zabieram się do tego tematu, bo jestem po lekturze książki o generale Petelickim. No nie żyje generał od 11 lat, bardzo ciekawa postać, bo z jednej strony wiadomo, że był komunistycznym szpiegiem, ale po tak zwanych przemianach ustrojowych on bardzo krytycznie patrzył na to, co się z Polską dzieje. Po Smoleńsku był zaniepokojony, jak kolejne rządy, niezależnie od ich barw, prawda, politycznych, wyprawiały brewerie z polską armią. No i teraz ta kwestia tej mapy, prawda, i oddania połowy Polski
połowy Polski Rosjanom praktycznie bez walki bulwersuje opinię publiczną, ale to właśnie generał Petelicki, jak żył, to powiedział, że za rządów Klicha, Platformy Obywatelskiej, gdyby Białoruś zaatakowała Polskę w piątek po 14, to do 8 w poniedziałek bylibyśmy zajęci, bo państwo polskie zupełnie nie działało. No i tutaj widzisz rzeczywiście też to prorocze słowa, bo wielu tych mających różne podejrzenia ważnych ludzi w Polsce w piątek wieczorem straciło życie. No, między innymi tu cały czas trwają rozważania, czy generał Petelicki odebrał sobie życie sam, czy ktoś mu pomógł. Tutaj są różne na ten temat teorie. Według mnie to jest bardzo ciekawa postać, bo jak mówię, wywodził się, co tu dużo gadać, z komunistycznych służb, a powiem szczerze, mam wrażenie, że to był bardzo porządny człowiek, że w momencie takiej, wiesz, gdy widział, że Polska ta poczerwcowa jest rozkradana, złajdaczona, to odezwało się w nim sumienie polskiego oficera. I myślę, że za to mógł zapłacić życiem. Przestrzegał przed tym rozbrojeniem Polski, przed poniewieraniem polskiego żołnierza, przed powierzaniem losów Polski durniom z różnych rządów. Przestrzegał, nie krył tego. Także ja nie wiem, Marek, że porozmawiamy następnym razem, bo ja uważam, że niezależnie od oceny generała Petelickiego, o tej postaci nam zapomnieć nie wolno, a ja czuję jakiś dziwny sentyment do niego, chociaż jak mówię, zaczynał zupełnie w innym towarzystwie niż ja bym sobie tego życzył, ale myślę sobie, że etos polskiego oficera sprawił, że ten człowiek no jednak był polskim generałem. Tyle mogę powiedzieć, kończąc dzisiejsze spotkanie. Chciałbym, żebyś tę sprawę też nam przedstawił. Ja mam wątpliwości wielkie, bo założyciel Gromu nie może mieć psychiki słabej, tam są oni badani psychologicznie na odporność i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma takiej możliwości. Petelicki, jak i Leper w bardzo dziwnych okolicznościach zginęli i szczerze powiem, ja nie wiem, czy my dojdziemy do tego. Może uda się. Natomiast nie wierzę w śmierć samobójczą ani jednego, ani drugiego. No, tak. Marek, pamiętaj, że z naszej perspektywy polskiej to takie tematy jak Katyń miał być zapomniany, Wołyń miał być zapomniany, żołnierze wyklęci mieli być zapomniani, ale być może dzięki takiemu, wiesz, gadaniu po domach o takich wydarzeniach historycznych, o takich ludziach, tej prawdy w końcu nie udało się pogrzebać i wypłynęła. I tak samo myślę, że i generał Petelicki, i parę innych osób, które zupełnie niedawno rozstały się z tym światem, my nie możemy tej sprawy, Smoleńska nie możemy zapomnieć, Petelickiego nie możemy zapomnieć i tak czy inaczej dzięki takiemu, wiesz, przypominaniu, drążeniu tematu, prawda kiedyś wyjdzie na jaw i musimy o to walczyć. I ty jako poseł będziesz to robił. Dziękuję. Pozycja 8, Warszawa. Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze popołudnie. Kłaniamy się. Do widzenia. Cześć.